Halo, halo, witam was wszystkich serdecznie, moi drodzy. Witam was ze streama, niedzielnego streama, który sobie właśnie prowadzimy tutaj na platformie Twitch. Chciałbym dla was jeszcze przed Warzone'ami, zanim wybierzemy się na bossy, zrobić taki szybki, krótki opening tych paczuszek. Zobaczymy, co nam się uda wylocić. Ostatnio, jak pamiętacie, no niewiele nam spadło ciekawego, zobaczymy, jak to będzie tym razem. Także to są koszyczki, jak ktoś przypomina, przypominam, że to są koszyczki z robienia tasków na Warzone'ach. Maksymalnie można dziennie zdobyć takich koszyczków 8. Za każdy task jest jeden koszyczek. Także otwieramy. Najbardziej oczywiście, przypominam, zależy nam na tym, żeby wypadły czerwone kryształy. One są takie najdroższe. Niebieskie oczywiście też mogą być, ale one są dosyć tanie. Mogą się ewentualnie przydać gdzieś tam do wejścia tutaj generalnie na Warzone, na te kopalnie. Dobra, troszkę kryształów, jakieś śmieci. Dużo fuda. Spoko. O, dokument jakiś. Crystal Warlord Outfit. Second add-on, no to spoko. To już jedną rzecz mamy, o, mamy drugą. To jest to samo, spoko. O, jeden żółty gem, ale to w sumie jest ten tani gem, więc spoko. Jak widzicie, reszta... No średnio, jak widzicie, za wiele nam nie wypadło. Dwa te vouchery, na drugi addon do Crystal Warlorda. Dużo takiego właśnie jedzenia, jakichś tam potionów. Te pet pigi tutaj, co dwa widzicie, one są po 1,5 za jedną sztukę. Można je sprzedać, jak się 3 bossy zabije, także tak to wygląda. No, jeżeli wam się, moi drodzy, podobał opening, jeżeli chcecie więcej openingów, jakieś inne openingi, macie jakieś propozycje, zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, jaki byście chcieli opening. No i co, i widzimy się już niebawem, także piąteczka dla was. Cześć!